Jedziemy. Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj jest test Ronina, ale także nowego mikrofonu. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko, słuchajcie, jakoś do kupy skleić i że będzie mnie w końcu bardzo fajnie, miło słyszeć. Jest to dopiero, że tak powiem, słuchajcie, dopiero to ustawiam, dopiero się tym bawię, no ale mam nadzieję, że uda się to zrobić tak jak trzeba. No to cóż, kochani, jedziemy. Ronin, oceny, no szczerze, nie jakieś tam nie najlepsze. Zbiera 7 na 10, ale dla mnie to jest Team Ninja, więc priorytet klatki na sekundę, priorytet grafika, promienie. Oczywiście tutaj sobie priorytet klatki na sekundę, słuchajcie, ustawimy. I tak właśnie będę grał z 60 klateczek. Więc odpalam, słuchajcie, nową grę. Zmierzch, damy zmierzch. Nie będziemy grać na najłatwiejszym poziomie. Słuchajcie, recenzje zbiera gra różne, ale pooglądałem sobie i jakby minusy, które ma, nie przysłaniają mi plusów, które gra ma, więc dlatego nabyłem, dlatego mam. Poczekajcie chwilę. Może warto pokazać Rise of the Ronin PS5, nabyty w Perfect Blue. Polecam. Pierwszy filmik można pominąć, także miło, bo nie będę was męczył. Twarz głównego bohatera. Myślę, że jest ok, więc potwierdzam. Dobrze gość wygląda, jest git. Kolor skóry dobra jest. Też potwierdzam. Dobra, jak przejść dalej? Te losowo opcje, głos, ciało, stworzenie postaci. No ale dobra, to mi się w sumie podoba. Twarz jest ok, włosy są, słuchajcie, ok. Kurczę, muszę pamiętać, żeby bliżej tego mikrofonu siedzieć. Trzeba też takie ramię dokupić, ale to no nie wszystko naraz. Głos, opcje. Zarządzaj kodami, typ, dobra. Losowo. Na pewno są bieżące zmiany? Tak. Czekajcie, jedziemy, kontynuuj, zmierzch, Tyson jest to fikcyjna opowieść, ale gdzieś tu się przecież wybierało też, słuchajcie, klasę postaci, gdzie jest ta, gdzie jest wybór tej klasy postaci, a dobra, teraz podstawa, ciało, dobra, zobaczmy co to jest w ogóle. Twarz, to nie, włosy mogą być takie, zarost jest ok, makijaż może być taki, ciało jest ok, głos, opcje, losowo, to mi się nie chce. Dołącz postaci, potwierdź ustawienia, dobra, potwierdzamy ustawienia, słuchajcie. Wybierz genezę ostrza, by określić początek. Dobra. Wybieramy genezę ostrza. Zabójca. Niszczyciel. Uwodziciel. Saper. Początkujący. Brak genezy ostrza. Chyba niszczyciel będę. Też nie, bo tu zalecane bronie widzę, jakie są, tak? No chyba zabójca mi najbardziej leży. Zabójstwo. Jest podwójne. Tu są podwójne katany. To jest pojedyncza katana. Takie coś. Początkujący to nie wiadomo. No dobra, dałem zabójcę. I tyle. Chociaż ten niszczyciel też mi się podoba, a kataną i tak pewnie można walczyć i tak.
opanujesz sztukę ninjutsu i bierz udział w niezwykłych, niebezpiecznych miejscach. Chcesz korzystać z różnorodnego wyposażenia, zabijać po cichu kilku wrogów na raz. Aha. Poznaj zasady ukrytego ostrza, przekazywając z pokolenia na pokolenie. Czekaj, wrogów, zaś jest strach w ich sercach. Dobra, bierzemy zabójcę i tyle. Co robić, to będzie. Pominiemy, żeby wam nie robić spoilerów. Ja sobie to później na spokoju obejrzę. Także tak, no. No i co tu się dzieje? Wybierz postać. Bierzemy facia oczywiście, jedziemy z tym tematem. Follow me. Follow me, no to followujemy. Jest skok, jest... Jest dobrze. Yeah. What gonna you use? Wybierz katanę. Tak zwykły, atak z podejściem, atak naładowany, dobra. R3 namierzamy. Dobra, jest git. Tutaj co mamy? Wybierz dwa miecze. Wybierz oddechami. Dobra, wybierzemy chyba dwa miecze. Aha, czyli do góry. Trzymacie R1 i do góry i dobrze jest w sumie. No to jak dobrze jest, to niech będzie. No to lecimy dalej. Porozmawiaj. No to rozmawiamy. Rozmawiamy i gramy. Wiesz inną grą. Kontynuuj. Jedziemy. No, grafika faktycznie nie jest jakaś... O, mamy tu przyciąganie tą linką. Schowaj, wyciągnij broń. Lock. Unik. Not bad. Kłania się Sekiro. Oczywiście. Inaczej nie dało się. Już jest taki, aby wprowadzić potężny atak. Każdemu umiejętność walka cechuje się specjalnymi atrybutami. Możesz zostać zmodyfikowany przez wielokrotne naciśnięcie lub przytrzymanie przycisku. Umiejętność się przytrzymaj R1. Rano. Aha. Czyli takie rzeczy. Do wróg, aby przełamać ich postawę. Możesz wykorzystać to i okres do wykonania trafień krytycznych. Trójkątem, ciekawe co jest.
Cześć, co ten trójkąt daje? Dobra, tu kółeczkiem się biegnie. Sztandaru Krutego Osza. Wejdź interakcję ze sztandarem Krutego Osza, przywróci twoje zdrowie oraz uzupełni pociski i pilnuj. No dobra. Czyli takie na zasadzie ogniska. Radomix. Dobra, no to okej, no. Teraz chyba jakiś mistrz będzie, słuchajcie. Time to begin. No to jedziemy. O. Żaj kontr błysku, by odmieścić na wrogo ataki. Kontr błysk. Wbijanie ataków za pomocą kontr błysku sprawi, że wrogowie tymczasowo wpadną w panikę, co umożliwia ci zadanie im sporych obrażeń. Ciekawa, ciekawa. Ciekawe, ciekawa mechanika. Dobra, dawaj Malajka. Ciekawa, ciekawa mechanika, słuchajcie. A, dostałem. Za wcześnie. Właśnie tak. Możesz odbijać wielokrotnie takie kombinacje z wrogą za pomocą kontrblisków. Okej. Okay. Uhu. Fajne to, fajne to. Był wrogów panika za pomocą kontrblisków. A następnie atakuj. Ej no, klasyka. Trafienie krytyczne po przełamaniu postawy wroga. A, żarełko i można było dostać. No, system walki muszę wam powiedzieć, że jak na ten moment. Ciekawa, ciekawa sprawa. O! O! O, nie ma lipy. A dawaj, 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 dawaj babunia tutaj. Do pana Bartosza. Trzy piękne kontrataki. Możesz o dowolnym momencie przełączyć się między członkami ukrytych ostrzu. No dobra, no. Ale to ja nie chcę się między nimi przełączyć. Leżeś tam, babuniu. I już tutaj.
That's enough, słuchajcie. No dobre, dobra, ciekawa ta walka. Ciekawe, ciekawe to odbijanie. Zrozumiano. No, grafika, słuchajcie, nie powala, ale nazywanie tego grą z PS3 jest, że tak powiem, ostrym nadużyciem. Jest klimat. Trawka fajnie się porusza, jak w duchu. No, naprawdę ciekawie to wygląda. Tak, jedziemy. Ale to odbijanie. Kurde, no fajne, fajne, fajne. Muszę przyznać. Mówię, nie będę wam, słuchajcie, powiązane wpisy, historia. Nie będę wam tutaj tego spoilerował, tych filmików. Ja sobie jeszcze raz później na spokoju zagram. Wybierz postać. Znowu. Jedziemy. Let's begin. Znów misję, ta. Wznowiamy misję. Pływanko jest. Ok. Szybkie pływanie kółeczkiem. Zanurzenie. Namierz. Zmień cel. No ok, dobra. Zanurzenie. Ok, jest asasynacja. Wyjdź z wody. A, ok, pyk. Przyciąganko. Wrógów można się odróżnić dzięki ikonom nad ich głowami. Zwykły wróg, groźny przeciwnik. Niektórzy groźni przeciwnicy są przywódcami grupy. Po wyeliminowaniu przywódcy, grupa wrogów. Wrogów ci nie będą już się pojawiać po wyświetleniu tego. Aha, dobra. Przywódca strażnik, dobra. Time to suffer. O, główka odpadła, okej. Sprawdź. No powiem wam, że wcale nie jest łatwa gierka. Faktycznie złoili mnie tu. Tą kobitkę się jakoś łatwiej. Łatwiej się ją jakoś, że tak wam powiem, czy też, że też łatwiej się ją jakoś uwalało i odbijało. Bo nie da iść. Przejść na dół. Zapewne. I skradanko. Ok, kucanko. Kucni. Nie. Zawsze. Tamten nie był na hita, powiem wam. Par 3 był. No, ale co zrobić, bywa i tak. Odbijanie kąt błyskiem to w momencie zeszczało. Okej, okay, czyli ten kąt błysk. Okej, odcina się główki, jest to miłe, jest to fajne. No podobno się zbiera dużo tego lutu.
A no przecież mamy zwykły blok. To kurde. No, powiem wam, że nie jest łatwo. Da się nauczyć tego parowania. A wyczuć, ale jak już się wyczuje, to jest naprawdę przyjemnie. No, ciekawe jak mi się to nagra. Jestem strasznie ciekaw jak z tym dźwiękiem tutaj. Kurde, jakbym widział, słuchajcie, Ninja Gaidena. Typowy Gaidenik. Typowy Gaidenik to był. Ale fajnie, bo jest dekapitacja. No. W końcu jakaś gra z dekapitacją, kurka wodna, a nie. Lejesz tych typów z miecza i niewiele się, słuchajcie, dzieje, więc fajnie, że ta dekapitacja jest. Jest to miły dodatek. O, i to jest życie. Dużo tych rzeczy się podobno podnosi i faktycznie to prawda. Dużo tego tematu, co zabije typa, to coś jest do podniesienia. Klucz otwiera. No i tu chyba się będę z pierwszym bossem lał. Nie wiem ile to się już w sumie nagrywa. Mam nadzieję, że się nagrywa. Nie, 23 minuty, no to jeszcze chwilkę. Tylko jeszcze zagramy, słuchajcie i... I tyle. I zobaczymy jak to wszystko w ogóle siadło. Jak będę musiał poprawiać to przynajmniej. Wyposażenie plany wypierze. Wyposażenie. Ekran wyposażenia. Błąd pancerza. Styl walki przekazuje bardzo dużo techniki. Dobra, w zasadzie nic lepszego tutaj na razie nie znalazłem. To jest ta ucikata. Pancerz też na razie standardowy, dobra. A co? Aha, tu sobie po prostu wlazłem po skrzyneczkę, rozumiem.
Rozumiem, czyli tu sobie słuchajcie, weszliśmy po skrzyneczkę i w zasadzie tyle. Trzeba iść tam. Po co ja to się w ogóle wpierdzielałem, jak to gdzieś tu na górę każe iść? Nie, no dobra, tędy dobra, tu byłem. Dobra, może teraz tą stronę. A, dokładnie, bo tutaj jest sztandar mocy. Tutaj jakby się dostaje te bajery, no i jest drabinka. Wspinamy się na górę, słuchajcie. Wjeżdżamy. Wchodząc od razu. Waliliśmy. No tu już byliśmy. Dobra, my mamy iść tamtą mańkę. To trzeba iść tamtą mańkę. Panie Bartoszu, ale tak się nie da. Tędy się nie da. No to zaraz, 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 zaraz. O co tu chodzi? A dobra, tu też jest jakiś sztandar mocy. Tutaj sobie drzwi możemy otworzyć. Okej. Okay. Tutaj coś jest. Podnieś. Zdobyto klucz. Other failed. Dobra, jedziemy, słuchajcie, chyba będzie walka z bossem. Zobaczymy, przetestujemy. Wygramy czy nie? Aby unikać umiejętności walki wroga, to coś mordercy. Ale musi wykonać perfekcyjnie odbicie kontrbłyska. Niektóre umiejętności walki są. Aha. O. Ale się, słuchajcie, udało. O, patrzcie, jak mnie tutaj dojechał, bydle. Brzydko. I my tutaj wykończonko. O, niestety. Dawać życie. Katanką cię tutaj dojedziemy. Aj ty. Aj, zapominam o tym, widzicie. Dobra, nie mam życia, zaraz pewnie zdechnę, więc pewnie się go odpływa, ale dobra, no. Ale mam jeszcze jedną postać. No, trochę tu mnie poniosło. Nie mamy jak cię podnieść.
No i niestety, słuchajcie, śmierć, ale spróbuję jeszcze raz go złożyć, bo nie jest jakiś trudny, tylko trzeba go wyczuć po prostu. Próbujemy go znów. Czy mamy ten? No dobra, musimy sobie tak dać radę. Ale widzę, że tak nie jest łatwo wcale tą katanką go tutaj. Słuchajcie, złoić. Trzeba więcej bloku używać. I unikać po prostu. A będzie dobrze. I rzucać beczuszkami w niego bydlaka. Ajajaj. Ciacho zjedzmy. Dobrze. O, teraz mnie zestunował. Spokojnie, mamy żydko. I łapanko. No trudno, nie musisz umierać. I myk, łapanko. Aj. Aj, trochę mnie poniosło. Dobra. Time to finish. Skończone. O, niebieski demon. O. A, rozumiem. A, tak łatwo się ze mną nie pójdzie. No dobra, może bym poszło łatwo ze mną. Pewnie da się go przejść. No to cóż, kochani, to wszystko na ten moment. Ja sobie na spokoju usiądę zaraz od nowa, pogram, sprawdzę jeszcze raz tego Ronina. Na pewno będą wrażenia po paru godzinach. Na razie system walki bardzo fajny, a co dalej, zobaczymy. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!